piękny dzień, ważny dzień dzisiaj dla Skawiny. Obwodnica będzie otwarta. Dzień, na który oczekiwaliśmy jako mieszkańcy gminy Skawina, ale oczekiwali też uczestnicy ruchu tranzytowego, bo przecież oddanie pełnej obwodnicy to jest wjazd na Torondo i wyjazd poza miastem Skawina, więc zupełne odciążenie miasta, jeśli chodzi o ruch tranzytowy, który będzie przebiegał poza miastem. Oczywiście czekamy na tą tak zwaną wisienkę na torcie, czyli na rondo przy ulicy Krakowskiej. I tutaj liczę też na to, że gmina upora się z projektowaniem, dogada z miastem Kraków odpowiednie przekroje tych rond, aby one były funkcjonalne, dlatego że wiem, że Kraków z kolei po swojej stronie też w siedzinie to rondo projektuje. To jest pieśń przyszłości. My dzisiaj cieszymy się z tego, że obwodnica Skawiny po wielu, wielu latach oczekiwania finalizuje się właśnie poprzez to symboliczne spotkanie dzisiaj. Po tych latach, kiedy nie było pieniędzy na to, aby wybudować obwodnicę Skawiny. Przypomnę, że pierwszy etap to zabrała się za to sama gmina, ja wtedy byłem radnym miejskim, więc znam ten temat doskonale. Później przejęło województwo małopolskie, realizowało ten drugi etap, ale ten trzeci, najdroższy i najtrudniejszy do zrealizowania, sfinansowało państwo. A ważne, aby przy tym wydarzeniu i przy dzisiejszym spotkaniu wspomnieć też o tym, że finalizujemy dużo mniejszą inwestycję, ale jakże oczekiwaną przez mieszkańców Borku, Zelczyny, Wielkich Dróg i Jaśkowic, czyli budowę chodników przy drodze krajowej 44. To jest temat, który rozpoczął się w 2004 roku i nie mógł się przebić, jeśli chodzi o realizację. Nasi poprzednicy przez 8 lat nie znaleźli środków na sfinansowanie tego zadania. My te środki zapewniliśmy, chodniki są realizowane i będą oddane do użytku dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, także tych miejscowości, które wymieniłem. A kiedy możemy tego ronda na drugim końcu tej obwodnicy spodziewać się? To już jest pytanie do burmistrza i służb mu podległych. Pieniądze na finansowanie tego ronda są zapewnione, wpisane na rachunek inwestycyjny. Czekamy na to, aż gmina upora się z tematem projektowym, z tematem odstępstw, które są również potrzebne, ale także z tego, co ja się orientuję, porozumie się z miastem Kraków, jeśli chodzi o koncepcję Krakowa, które również chce wybudować rondo na wysokości obecnych świateł w Sidzinie i zaprojektowane są chyba dwa pasy ruchu od tego ronda, więc zupełnie inaczej rozjazd z tego ronda ma wyglądać niż to, co projektowała Skawina do tej pory. Mam nadzieję, że to już bardzo przeciągnięte w czasie zadanie, które wydaje się być, znaczy ono jest na pewno ważne, a nie jest tak wielkie do realizacji, uskutecznione zostanie, jak najszybciej to się uda, gmina odda dokumentację, wyłoni wykonawcę i dokona wykonania realizacji tego zadania. Obwodnica, temat obwodnicy Skawiny, mówię pełnej obwodnicy, w ogóle nie istniał do roku 2012 na zewnątrz. Mówiło się o nim w Skawinie, natomiast nie miał żadnego wsparcia. Tak się złożyło, że jak ja zostałem członkiem zarządu województwa małopolskiego, no to szybko żeśmy uruchomili dla gminy pieniądze na pierwszy etap, no i rozpoczęliśmy projektowanie tego drugiego etapu. A ten odcinek, który dzisiaj jest otwierany, został wpisany do Krajowego Programu Budowy Drugiej Autostrad. Tam została wpisana kwota 50 milionów złotych na ten odcinek i 10 milionów na ronto, które jeszcze do tej pory nie zostało wybudowane. Okazało się, że no i jednocześnie doszliśmy do wniosku, że ta obwodnica powinna zostać wpisana w ciąg drogi krajowej 44, stąd umowa z generalną dyrekcją, bo budowę prowadziło województwo. Proszę zwrócić uwagę na to, zarząd dróg wojewódzkich, natomiast jest umowa, która mówi, że po wybudowaniu, po zapłaceniu przez województwo, generalna dyrekcja zapłaci województwo. Na tym umowa polegała i ona została dotrzymana. Był taki mały poślizg w roku 2015 po zmianie władz. Pół roku mniej więcej trwały jeszcze podejmowanie decyzji przez pana ministra Adamczyka, czy ta umowa zostanie dotrzymana, czy nie. No podjął i za to dzięki decyzję, że tak. Dzień dobry Państwu. Witamy na uroczystości oddania do ruchu drugiego etapu obwodnicy Skawiny od ulicy Energetyków do drogi krajowej. I dzisiejszy dzień doprowadził nas do chwili, w której możemy powiedzieć po raz kolejny. Warto mieć marzenia. Warto mieć marzenia o dobrej komunikacji, dobrych drogach i rozwiązania, które są przyjazne nie tylko uczestnikom ruchu drogowego, nie tylko użytkownikom tej drogi, ale szczególnie mieszkańcom lokalnej, mieszkańcom miejscowości, przez które do tej pory przebiegał ruch drogowy
w tak zatłoczoną drogą, jak między innymi droga krajowa numer 44. To marzenia mieszkańców Skawiny z ostatnich chyba już ponad 20 lat, ale szczególnie marzenia wszystkich tych, którzy poruszają się drogą krajową numer 44 na kierunku Kraków-Oświęcim. To marzenia wszystkich tych, którzy w zatorach drogowych spędzili tutaj setki godzin, dojeżdżając do pracy, wracając z pracy do domu. Sam onegdaj przed dokładnie 9 laty w czasie kampanii wyborczej, w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej w 2010 roku utknąłem tutaj w gigantycznym korku. Normalny dzień, normalne warunki, nic szczególnego poza tym, że staliśmy jadąc w kierunku Oświęcimia około godzinę 20 minut w zatorze drogowym. I wówczas jeden z pasażerów autobusu, w którym jechaliśmy, takiego dużego busa, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pyta, co się tutaj dzieje. No ja odpowiedziałem, że tutaj dzieje się tak stale. I padło pytanie, dlaczego tej drogi tutaj nie ma. No bo jej po prostu nie ma, bo nie ma środków, nie ma środków finansowych wystarczających na tyle, żeby ją w sposób taki płynny zrealizować. Oczywiście wszystkie te wysiłki, które pozwalały etapami ją realizować, doprowadziły do tego, że obwodnica dotarła do jednego z miejsc, ale nie była obwodnicą pełną. Nie można tego zapomnieć wszystkim tym, którzy się o to starali. Samorządowcom Skawiny, samorządu miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego, bo przecież cała rzesza ludzi, cała rzesza osób zaangażowanych w ten projekt pochylała się nad tym, chcąc doprowadzić ten projekt do końca. I pamiętam wówczas rozmowę z panem prezesem Kaczyńskim, który powiedział, jeżeli przyjdzie nam kiedyś rządzić w kraju, to musimy tą drogę zrealizować. I cieszę się, że jesteśmy tymi, którzy powiedzieli to ostatnie słowo. To ostatnie słowo to najtrudniejszy, najbardziej kosztowny odcinek, który zdecydowaliśmy w 2016 roku sfinansować i zrealizować w porozumieniu z samorządem województwa małopolskiego. To się stało i to ma dzisiaj miejsce. Dzisiaj ten wielki dzień wszystkich tych, którzy mając marzenia, determinowani potrzebą, determinowani chęcią poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych, ale szczególnie na drodze numer 44, do tego właśnie doprowadzili. Do tego, że możemy dzisiaj powiedzieć, obwodnica Skawiny pomiędzy wjazdem i wyjazdem z drogi krajowej numer 44 jest już użytkowana, jest oddana mieszkańcom, ale okolicznych miejscowości, ale w szczególności wszystkim tym, którzy tranzytem przemieszczają się przez gminę Skawina. Chciałem tutaj szczególnie podziękować projektantom. Chciałem tutaj szczególnie podziękować wykonawcom, ale nie można nie zwrócić uwagi na wysiłek pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg Miejskich. To państwa wysiłek doprowadził do tego, że jesteśmy tutaj, jesteśmy teraz, jesteśmy, myślę, content, jesteśmy zadowoleni z tego, że ten ważny etap w realizacji inwestycji drogowych w Małopolsce jest już za nami. Przyszedł z pomocą samorząd województwa małopolskiego, podejmując się realizacji drugiego odcinka obwodnicy. Ale na ten trzeci, najważniejszy, zasadniczy, potrzeba było wsparcia rządowego i środków rządowych, które na realizację zadania zostały przekazane. A dzisiaj owoc tej pracy możemy zobaczyć, spotykając się w tym miejscu,
które się zmieniło nie do poznania, bo jak Państwo mieliście okazję przejeżdżać tą drogą kilkanaście tygodni, kilka miesięcy temu, to to miejsce wyglądało jeszcze zupełnie inaczej. Dzisiaj oddajemy do użytku obwodnicę Skawiny, która spowoduje wyprowadzenie ruchu z miasta, która da znaczące wytchnienie mieszkańcom miasta Skawiny, ale która także poprawi komfort, szybkość i bezpieczeństwo jazdy tych, którzy ruchem tranzytowym zmierzają w kierunku Krakowa, zmierzają w kierunku drogi A4. Dzisiaj także trzeba o tym wspomnieć, że przed nami jeszcze jeden etap, który pozostał do zrealizowania i tutaj gorący apel do władz gminy, aby skoncentrować i przyspieszyć działania, jeśli chodzi o budowę ronda przy ulicy Krakowskiej, bo przecież środki na realizację tego zadania są zapisane na rachunku inwestycyjnym. Środki dzięki staraniu pana ministra Andrzeja Adamczyka zostały przeznaczone. Trzeba tylko uporać się z projektowaniem i wykonać tą inwestycję. I warto wspomnieć o jeszcze jednym jakże ważnym, chociaż małym zadaniu z perspektywy dużych inwestycji realizowanych w całej Polsce. Sięgając pamięcią wstecz, mieszkańcy Borku Szlacheckiego, Zelczyny, Wielkich Dróg, Jaśkowic czekali na to, aby powstały chodniki przy drodze krajowej 44. Niestety nasi poprzednicy nie znaleźli środków na budowę tych chodników i mieszkańcy, ich starania spełzły na niczym, mieszkańcy zostali zostawieni sami sobie. To trzeba też wyraźnie dzisiaj powiedzieć, że w 2016 roku środki na finansowanie chodników przy drodze krajowej numer 44 z pieniędzy rządowych zostały przeznaczone. Chodniki się teraz budują, też trochę odleczone w czasie, jeśli chodzi o działania, ale tu można by cały szereg powodów wymienić. Komfort, bezpieczeństwo poruszania się użytkowników ruchu samochodowego, ale także komfort i bezpieczeństwa poruszania się po tej drodze użytkowników ruchu pieszego, czyli mieszkańców tych miejscowości, znacząco się zmienia dzięki wsparciu finansowemu, które zostało przekazane ze środków rządowych. Jestem częścią tej drużyny biało-czerwonej, która pod dowództwem, można powiedzieć, pana ministra Andrzeja Adamczyka, który bezpośrednio zajmuje się w swoim resorcie sprawami drogowymi. Osiągnęliśmy ten szczególny, szczęśliwy finał tej wieloletniej już inwestycji. Ta dobra zmiana w Małopolsce po raz kolejny jest widoczna. Myślę, że po raz kolejny udowadniamy, że dla nas priorytetem była właśnie nasza ziemia, ta ziemia, z której pochodzi nasz mandat poselski, senatorski. I cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny odczują pozytywne efekty naszych rządów. Myślę, że nie jest to ostatni tego typu efekt naszych działań. Myślę, że będziemy się cały czas starać rozwijać ten potencjał komunikacyjny, drogowy, ale także kolejowy zarówno aglomeracji krakowskiej, jak i gmin i miast powiatowych. Bo chodzi właśnie o to, ażebyśmy mieli w Polsce do czynienia ze zrównoważonym rozwojem, ażebyśmy powodowali taki naturalny rozwój mniejszych ośrodków, ażebyśmy w ten sposób rozładowywali komunikacyjnie zarówno Kraków, jak i Skawinę. Dzisiaj dobra informacja dla nie tylko mieszkańców gminy Skawiny, ale dobra informacja dla mieszkańców powiatu krakowskiego, powiatu wadowickiego. Zakończony etap, kolejny etap obwodnicy Skawiny. Wielokrotnie pan minister mówił, jak była wbita łopata, że kończą pracę politycy, przejmują inicjatywę panowie inżynierowie. Natomiast dzisiaj mamy etap, że inżynierowie również zakończyli pracę. Za to dziękuję generalnemu wykonawcy, że inwestycja została zachowana i zakończona. Dzisiaj możemy się spotkać. Przed nami kolejny etap odcinka od drogi krajowej do drogi wojewódzkiej w kierunku Rzozowa. Myślę, że w tym roku zostanie wbita łopata, zostanie uzyskana decyzja z RID po to, żeby w 2020, na przełomie 2020-2021 roku móc mieć kolejny etap domknięty. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w stosowne decyzje i dzięki temu mamy dzisiaj w Skawinie etap kolejny obwodnicy zakończony. Myślę, że przedsiębiorcy, którzy tutaj przebywają do swojego prowadzenia biznesu, będą również zadowoleni z tego, że ta droga jest otwarta w dniu dzisiejszym. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również, szanowni Państwo, za dobrą współpracę, wzorową współpracę Zarządowi Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, bo ci inżynierowie obydwóch jednostek podległych ministrowi, ale również samorządowi województwa małopolskiego pokazali, że w ramach wspólnych działań możemy wspólnie
wiele osiągnąć. Dzisiaj mamy przykład. Bardzo Państwu dziękuję. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy byli tak mocno zaangażowani w budowę obwodnicy Skawiny. Dziękuję wykonawcom, dziękuję inżynierom i z Zarządu Dróg Wojewódzkich i z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale Szanowni Państwo, warto powiedzieć o jednej podstawowej rzeczy. Nigdy jeszcze tak wielkie pieniądze dla tak dużej grupy osób w naszej gminie nie były przeznaczone w historii. To potężne zaangażowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości w to, co dzieje się w gminie Skawina, widać. Dzisiaj widać, bo oddajemy część obwodnicy Skawiny. Jednocześnie budowane są chodniki przy drodze krajowej 44. Potężna przebudowa drogi krajowej, a właściwie potężna przebudowa linii kolejowej 94 i 97 już jest faktem. To są setki milionów złotych, Szanowni Państwo, które przeznaczone są na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Skawina. Za to ogromne podziękowania dla pana ministra i całego rządu i oczywiście w imieniu mieszkańców wyrażam ogromną wdzięczność za to, że w końcu udało się doprowadzić do realizacji tego bardzo trudnego zadania. Bardzo trudnego z tego powodu, że obejmowało ono nie tylko most, ale również wiadukt nad torami i bardzo duże nasypy ziemne. W związku z tym wymagało potężnej wiedzy inżynierskiej i bardzo dużego nakładu finansowego. Dziękuję jeszcze raz za to i Szanowni Państwo, czas powiedzieć mieszkańcom Skawiny, w końcu mamy obwodnicę. Obwodnicę może jeszcze nie pełną, ale już na 90% sprawną dla mieszkańców gminy Skawina. Dziękuję bardzo.